dzisiaj przyjemność rozpocząć ten drugi dzień cyklu warsztatowego z dwoma osobami, które przyjechały do nas z Muzeum Sztuki z Łodzi, czyli z Agnieszką Sejwo-Ciechalską i Barbarą Koczarowską. Dziewczyny są edukatorkami muzealnymi, kulturowymi, prowadzą właśnie rozmaite, bardzo rozmaite działania edukacyjne w Muzeum Sztuki w Łodzi w dziale edukacji muzealnej. Ich doświadczenia są przebogate i same się za chwilę przedstawią i opowiedzą o tym w kilku słowach. I dzisiaj jeszcze tylko tak, żeby zaramować. Kończymy 13.30 i możemy mieć lekki poślizg, to też dla Was, żebyście wiedziały, że w 15 minutach się spóźnimy, to się krzywda nikomu nie stanie. Później idziemy tak jak wczoraj na lunch i 14.30 zaczynamy kolejną część z kolejnymi naszymi prowadzącymi. Szybko oddaję głos i proszę. Witamy i dziękujemy, że możemy się z Wami spotkać. Ogromna prema, ponieważ szukamy problem i co w zasadzie możemy Wam zaproponować, żeby było to dla Was ciekawe z naszej takiej niszy edukacyjnej, niszy kulturowej Muzeum Sztuki w Łodzi. Co może być uniwersalne, nie wiem, do wzięcia, tak, dla bardzo różnych edukatorów i edukacji formalnej i nieformalnej. No i dokonałyśmy takiego wyboru, zaraz się wytłumaczymy z tego. Może tylko zaanonsuję awangardy w pigułce, świat na opak. Skoro świat na opak, to będziemy mówić odwrotnie. W zasadzie powinniśmy zacząć od do widzenia, ale no już w takim razie Muzeum Sztuki w Łodzi. Idźmy slajdem od końca. Może warto też wiedzieć, z jakiego kontekstu prowadzimy zajęcia, z jakiego kontekstu zajmujemy się edukacją. Sztuka nowoczesna, w naszym muzeum nie można w zasadzie spotkać dzieła no, stuletnie jeszcze mamy, ale 110 to już nie, więc 100 i do przodu, do aktualności, mniej więcej z takim materiałem pracujemy i to też jakby powoduje pewien filtr, że pewne sposoby naszego działania edukacyjnego są przez nas preferowane, a inne no nie bardzo. Jakby nawet ta materia, którą się zajmujemy, też determinuje to, tą naszą edukacyjną perspektywę. O nas, Agnieszka. Może warto wiedzieć background. Dobrze, ja jestem historykiem sztuki, historyczką sztuki, także pedagogiem. Pracowałam kiedyś w szkołach, stąd doświadczenie nauczycielskie wasze jest mi też bliskie, uczyłam wiedzę o kulturze, co jest chyba jedną z najdziwniejszych hybryd po prostu edukacyjnych. Pracując w trzech placówkach ponadgimnazjalnych, ledwo miałam pół etatu. To odpowiedź, dlaczego przestałam pracować w szkole. Pracuję w Muzeum Sztuki od 6 lat, zajmuję się edukacją. Moje podłoże takie historyczno-sztuczne popycha mnie w górze takim działaniem jednak wiedzowym. Absolutnie wielkie zainteresowanie historią sztuki, natomiast staram się je jakoś przełożyć na różnorodne inne aktywności. Czy na Tak! Tak. Tyle. Zajmuję się projektem edukacyjno-artystycznym lub artystyczno-edukacyjnym na Wydziale Sztuk Pięknych, więc pracuję z przyszłymi artystami, ale z taką perspektywą, że to, co robią jako artyści, powinno mieć nie tylko cel i skutek i efekt artystyczny, ale też ten komponent edukacyjny, no bo też takie tutaj credo, że sztuka to pewien rodzaj kontaktu, kontaktu, który również może mieć element edukacji. No i z tego naszego osobistego backgroundu pojawia się to, co dzisiaj chcemy zaproponować. Świat na opak, awangardy w pigułce. I teraz takie ładne słowo, ramowanie, więc możemy też od tego ramowania. Przygotowałyśmy 8 sytuacji edukacyjnych, albo no, nie wiem, w ogóle 8 sytuacji.
co biorąc pod uwagę, że mamy skończyć 13.30, 13.45, jest planem takim maksimum. Możecie szybko przeliczyć, ile wypada na jedną z obu sytuacji. Agnieszka ma w razie czego przeliczony czas i będziemy tutaj terminatorkami, żeby w tym czasie się wyrobić. Dlaczego tyle i dlaczego tutaj taki plan? Tak sobie pomyślałyśmy, że będziecie bardzo różnorodną grupą i może tak być, że jeśli pojawi się jedna czy dwie, czy jakaś nieduża ilość sytuacji, które zaproponujemy, to one mogą dla kogoś okazać się nie do wzięcia. Ze względu na to, że pracujecie z różnymi grupami, nie chociażby wiekowymi, wobec czego postanowiłyśmy z takiego, w zasadzie wszystko, co będzie się działo, będzie na takim metapoziomie opowiadania Wam o naszej kuchni, jak my to wymyśliłyśmy. Natomiast, żeby była wielość, żeby w razie czego, jeśli okaże się, że niepotrzebne, to przeczekać te 15 minut, bo może następne będzie użyteczne, a może coś w tej ilości okaże się na tyle ciekawe, że też warte do wzięcia do swojego warsztatu. To co, moi drodzy, czy jesteście gotowi na taki galopek z przeszkodami? Będzie, słuchajcie, jedna przerwa. Ja będę od czasu, ja mam zegarek. Będzie jedna taka przerwa po Bożemu, 20-minutowa, 11.20, 11.40, więc odkładajcie papierosy i zapalniczki na ten czas. Potem będzie jeszcze jedna tajemnicza przerwa ukryta w działaniu, biorąc pod uwagę też już zmęczenie materiałem. I tak jak to zaplanowaliśmy na 13.30, jesteśmy w stanie się spiąć, zebrać i skończyć, ale będzie nam potrzebna też Wasza determinacja, żebyśmy chcieli to zrobić szybko i sprawnie razem. Tak, może jeszcze tak, że troszeczkę jesteśmy zaskoczone ilością osób i też pewnie jak pracujecie z grupami, to wiecie, że ilość osób ma, przekłada się na potoczystość akcji, więc też do Was mamy prośbę, żeby trochę nam pomóc w zachowaniu czasu i w takim sprawnym przechodzeniu od działania do działania. Świat na opak, awangarda tutaj nam zarezonowała jako pewna postawa twórcza, która realizuje postawienie czegoś na głowę, spojrzenie na pewną zastaną sytuację i świadome przekroczenie jej właśnie w sposób odwracany o 180 stopni. I teraz chciałbym pokazać takie działania edukacyjne, gdzie my z jednej strony zahaczając się na kierunku awangardowym, jakby mówiąc o tym, w pewien sposób powtarzamy ten artystyczny gest z tą samą świadomością, czyli coś, co funkcjonuje w obszarze sztuki, jest tym postawieniem na głowie, tym światem na opak, być może daje się też przełożyć na świat edukacji i powtórzyć w świecie edukacji ów gest. Teraz, żeby też te nasze gesty jakoś się tłumaczyły, przygotowałyśmy takie, może nie credo, ale ważne rzeczy, które w naszej edukacji w Muzeum Sztuki staramy się realizować, które też nam się wydają może nie jakimś bardzo odważnym postawieniem świata na głowie, ale z drugiej strony jakby świadomie do tego dążymy, wiedząc, że gdzieś jest inaczej. Więc właśnie, bijąc dzwony, kształcenie do odbioru sztuki. Nie wiem, czy Państwo czytaliście ministerialne zarządzenia dotyczące każdego typu edukacji, edukacji artystycznej, która ma trzy takie ważne punkty. Należy kształcić do percepcji, kreacji i recepcji sztuki. Natomiast zastanówcie się, jak to się przekłada w praktyce na różne jednostki edukacyjne. Mogę zaryzykować chyba tak, że jeśli myślimy o kształceniu w szkole podstawowej, tak, to głównie przez kreację, tak, czyli jakby ten drugi deklarowany cel wychodzi na punkt pierwszy. No i też mamy taki znak zapytania, gdzie wobec tego owa percepcja, czy też może tutaj konglomerat percepcji i recepcji kryje się w sztuce formalnej, wobec czego my, skoro jesteśmy w edukacji nieformalnej, tak, w Muzeum Sztuki, być może możemy rzeczywiście postawić to na głowie i wyłonić ten cel, który nazwałyśmy kształceniem do odbioru sztuki. Mamy doskonałą sytuację, ponieważ mamy dzieła sztuki.
tak? Co w edukacji formalnej jest czymś niezwykle trudnym. U nas jest rzeczą oczywistą, wobec czego z takiej perspektywy to się u nas odbywa, że ten kontakt z dziełem sztuki jest czymś istotnym. Właśnie, kontakt z ideami poprzez działania. Nie tyle kształcimy, przynajmniej taki mały, taką mamy tutaj taki priorytet jakby wiedzy, tak, o sztuce, co znalezieniu sedna idei, ale tą ideę znowu nie kanałem wiedzy, tylko kanałem aktywności, kanałem działania. Co też myślę sobie jest pewnym postawieniem sytuacji odwrotnie, tak? Bo zwykle najpierw uczymy o kierunku, tak, wszystkie wiadomości, a potem być może zilustrujemy to jakimś dziełem, ewentualnie, nawet jeśli przejdziemy do działania, to ono będzie to ilustrowało. Aktywność, forma działania to środek, nie cel. Tutaj może dobrze to ilustruje rodzice, którzy dzwonią, żeby zapisać na warsztaty, mają potrzeby na warsztaty plastyczne, muzyczne i tak dalej. My nie bardzo potrafimy im powiedzieć, że tak nie jest, że nasze warsztaty nie są ani plastyczne, ani muzyczne, ani w ogóle się nie dają wpisać w jakąś tradycyjną dziedzinę sztuki, ponieważ to kontakt z dziełem determinuje to, czy na zajęciach będziemy pisać wiersze, tak, ganiać się, tak, bawić berka, czy też malować, rysować, i jest to sprawą absolutnie drugorzędną. No właśnie, drugorzędna rola wytworu, i to znowu jest trochę w opozycji właśnie postawienie na opak, bo jak pomyślimy o szkole i typowej takiej, ja idę w stereotyp, absolutnie wiem, że nie jest tak wszędzie, teraz mówię stereotyp, przepraszam za wszystkich tych, którzy dzielnie walczą z tym stereotypem, ale w szkole wytwór jest ważny, chociażby dlatego, że istnieje dziennik, ocena, tak, którą wstawiamy za to, co wykona dziecko. Natomiast możemy mówić, że oceniamy proces, pomysłowość i tak dalej, natomiast wytwór jako taki powinien istnieć. I on też podlega ocenie. My jesteśmy w tej doskonałej sytuacji, że możemy absolutnie to zanegować. Nie musi powstać wytwór. A nawet jeśli powstaje, to powstaje niejako przy okazji. Nie musi też być dokonywana jego ocena. Kolejna rzecz, bardzo ważna, którą pilnujemy. Prowadzący jest autorem scenariusza, bierze odpowiedzialność za całą sytuację. I znowuż wiemy, że w tak doskonałej sytuacji nauczyciele, którzy na przykład do nas przyprowadzają uczniów, nie są, bo podlegają pewnym programom, tak? Pracują z pewną książką, z pewnymi pomysłami, jasne, i tu znowu ja ich stereotyp wiem doskonale i znam takich bardzo wielu nauczycieli, którzy swoje autorstwo, no niezwykle nasycają, tak? Swój kontakt z uczniami sytuacjami autorskimi. Niemniej jednak my mamy tę sytuację doskonałą, bo w ogóle nie musimy się przejmować żadnym programem, spełniać niczyich oczekiwań, i możemy rzeczywiście być autorami od początku do końca. No to teraz z tym naszym wstępem, chcieliśmy jeszcze w tym momencie przywitać wszystkich autorów, bo jesteśmy tutaj tylko wycinkiem dużego zespołu. Agnieszko, może ty spróbuj wytłumaczyć to jest. Dobrze, ja z przyjemnością. To masz jeszcze wskazić. Nie. Tak, Basia. Państwo widzicie zdublowaną w realu i nie w realu. Oczywiście Basia nie byłaby Basią, gdyby nie dwie super córki, Lebrysia i Marysia, które stoją tutaj. To, co ja zawsze też bardzo mocno podkreślam, że o czym nie powiedziałyśmy na początku, bo czekałyśmy na to zdjęcie, że my też pracujemy jako mamy, więc bardzo dużo jakby rzeczy ciągniemy, to o czym wczoraj rozmawialiśmy przy kolacji, tak? Panie, które pracują w gimnazjum, otwierają oczy dopiero jak ich dzieci dochodzą do gimnazjum, jak widzą orkę swoich dzieciaków. Nie ma męża, właśnie zrobił zdjęcie. Proszę za jego nieobecność. O sobie powiem na końcu. To Leszek Karczewski, nasz kierownik. On tutaj w duecie ze swoim przyjacielem Damianem. Kasia Modrzyska, która zaistnieje jako autorka scenariusza do jednego z ćwiczeń, którego tutaj będziemy adaptować, jej córka Olga. Kolejna nasza koleżanka Małgosia, która stoi tutaj po środku, jest spośród nas taką
mamą. Najdłużej pracuje w dziale i też jest takim bardzo mocnym korzeniem łączącym jeszcze z tą tradycją rzeczywiście takiego muzeum, naprawdę tej potęgi za czasów Stanisławskiego, nie waham się tak powiedzieć. Kasia Wojdowska, która już z nami nie pracuje, poszła w swoje artystyczne drogi, synek mały Stasio. Marta Blazeł, jej córka Zuzia, także wytłumaczyła mi obecnością męża, który mówił do dentysty. Maja Pawlikowska, która jest najświeższą naszą koleżanką, jej mąż Artur, którzy są też tandemem współpracującym przy Kulturalku, o którym też będziemy mówić, być może ktoś z Państwa oglądał nasz program z Basią Wolibniówną i będzie czas na autografy. Artur jest reżyserem Kulturalka, Maja jest scenografką i zajmuje się także kostiumami, także to jest jakby też pewna działka naszej działalności. I córka Nadia, która tu świeci nad Leszkiem. No i zostałam ja, nie mam najwięcej dzieci, więc to będzie trudno znaleźć. To jestem ja, moja najmłodsza córka Wanda, mała Pola i najduża, największa Helenka, no i mój mąż. Zdjęcie, które pokazuje, że w pewnym momencie rzeczywiście pilnujemy, szablonujemy, natomiast też sobie go pożyczamy i chciałobyśmy zwrócić uwagę, przy zajawkach poszczególnych ćwiczeń też mówimy, kto go wymyślił, czyją adaptację będziemy tutaj Państwu pokazywać. Przechodząc do części ćwiczeniowej, zamontujemy ją czymś takim. Czujmy się dolegliwości, które stale powracają. Nie lekceważ tych oznak. Działaj szybko i zdecydowanie. Mogę ci pomóc. Sztuka to zespół składników zwalczających wszystkie objawy. Przekonaj się o jej działaniu. Stosuj sztukę jako suplement diety. Nie istnieje nic bardziej kompleksowego. Nie ma porównania. Przed użyciem sztuki zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, bądź skonsultuj się z artystą lub kuratorem, gdyż każda sztuka niewłaściwie stosowana zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Sztuka nie potrzebuje reklamy. Muzeum Sztuki. Brawo. Brawo. Super. Poza tym jest za bardzo. Teraz suplement diety. Właśnie, to postanowiłyśmy Państwa pigułkami. Jest możliwość zażycia. Agnieszko, zaraz mam co to za specyfik teraz. Intellect Loading, L-ka, rutyna, guarana, magnez, witaminy na pobudzanie intelektualne. Mamy tutaj jak w prawdziwym punkcie pielęgniarskim, możemy wyłuskiwać dla Państwa suplementy diety, ale możemy zaproponować też obcowanie z niesuplementem, czyli właśnie z naszym ćwiczeniem poświęconym dadaizmowi. Ktoś Państwa życzy? Marta, będzie przez cały czas trwania, gdyby się okazało, że pigułka dadaizm jakoś nie spełnia. Nie spełnia oczekiwań. Jest suplement, który ulotka, tak, gdybyście chcieli Państwo się dowiedzieć, jakie tutaj mogą skutki uboczne oczywiście jest, niech tutaj nam trzeba. Skoro pigułka, to w pigułce, ponieważ tak, wzięłyśmy, jeszcze zanim tutaj przejdziemy do dadaizmu, może zaanonsuję wszystkie te 8 sytuacji. Wzięłyśmy celowo dość niewdzięczny kawałek awangardy, opowiedzenie takiego sedna o historii sztuki, ale też odwrócenia tego postawienia na głowie w którymś momencie, bo wydaje mi się, że na tyle jest to po macoszemu traktowane w edukacji formalnej, w ogóle też z kontaktu z nauczycielami, którzy do nas przychodzą, żebyśmy my nauczyli o owych awangardach, bo oni sami sobie z tym nie radzą, więc też chcemy tutaj nie wiem, pokazać, dać Wam do sprawdzenia, bo być może to się komuś tutaj przyda. No i pierwsza pigułka, pigułki, czyli pierwszy składnik
to w pigułce informacje o dadaizmie, żeby wybrzmiało to, co stanie za chwilę sednem działania. Te pigułkowe informacje, takie zupełnie najważniejsze, jak ulotce sczytujemy, przede wszystkim ilustruje manifest dadaistyczny, dlatego że to, co ja zawsze podkreślam, te działania bardzo często niezrozumiałe dla odbiorców, traktowane na takiej zasadzie, ja też tak umiem, ja też tak potrafię, co to za sztuka, to jest wylane, to jest rozklapane, to jest kwadrat. Otóż tak, jeżeli się w to nie zagłębimy, to tak będzie, natomiast te wszystkie działania awangardowe były poparte bardzo mocnym zracjonalizowaniem owych idei, wytłumaczeniem się najczęściej w manifestie, czasami w magazynie wydawanym, czasami w listach. Natomiast jest to poetyka wyeksplikowana, spisana, rzeczywiście niezwykle racjonalnie. Możemy to przyjąć, możemy się z tym nie zgadzać, natomiast rzeczywiście oni racjonalnie dokonywali tego przewrotu. Dada przede wszystkim, jak pisał Ossip Brick w swoim manifestie dadaistycznym, jest stan umysłu, co od razu nakierowuje nas na to, że ten obiekt nie będzie najważniejszy. To jest przede wszystkim stan umysłu i pewna gotowość, otwartość artysty i odbiorcy do bycia dadaistą. Odrzucanie postawy estetyzującej, skoro nie musi powstać obiekt, to on w związku z tym nie musi zachwycać. Dadaizm, jak na pewno też Państwo już wiecie, jest związany z I wojną światową, a zatem odrzucenie kultury jako takiej, skoro to kultura, oficjalna polityka doprowadziła do wybuchu wojny, to odrzucamy to wszystko anglo. Nie tylko politykę, nie tylko kościół, nie tylko rządzących, ale również kulturę, która jest produktem takiego świata. Wychwalanie ironii, chaosu, przypadku, wykorzystanie ready-mades i przede wszystkim absurdalne spotkania, które już pojawiają się właśnie w dadaizmie, a nie tylko w surrealizmie, co czasami jest takie jak gdyby wywyższone, to absurdalne spotkania i znaczeń, obiektów, przedmiotów, które są wybierane czasami strategią właśnie przypadku, jakiegoś chaotycznej determinacji. Kilka przykładów ilustrujących, które są wstępem do naszego ćwiczenia. Francis Picardia, który układa kobiety z zapału, wyzbywa się zupełnie takiego podejścia estetyzującego, że maluje kobietę swoich marzeń, kobietę ideał. On układa ją z przedmiotów gotowych. Posługuje się tutaj wyżykami i zapałkami po to, żeby zilustrować wizerunek jakiejś kobiety, znowu nie zindywidualizowanej, ale kobiety anglo. Czy działanie takie najmocniejsze, chyba, które dokonywał Marcel Duchamp, wystawienie w 1917 roku na Salonie Niezależnych w Nowym Jorku pisuaru, zatytułowanie go fontanną. Fontanna, z której coś wytryskuje, nie bardzo byśmy sobie życzyli, żeby to, co się wlewa do pisuaru, wytryskiwało nam jako fontanna w jakiejś sytuacji relaksującej. I bardzo ważny fragment z Hansa Richtera. Ready-made, złożył Duchamp, stawały się dziełami sztuki przez to, że nadawał im tę rangę. Czyli to nie uznanie społeczeństwa i aura budowana wokół dzieła sztuki, ale determinacja artysty. On tak chce, on wywyższa ów przedmiot gotowy, ów ready-made do rangi dzieła sztuki. Czy w końcu działanie takie też właśnie ironiczne, absurdalne, wzięcie na warsztat Monalizy, nie oryginału Monalizy, ale repliki, kopii, plakatu do malowania jej wąsów, czyli znowu zanegowanie potrzeby działania oryginalnego, tego trudu artysty, który najpierw latami, jak pamiętam, przez 4 lata malował Monalizę, tylko wzięcie na warsztat kopii, repliki niezwykle rozpoznawalnego dzieła i zabawienie się igrą słowną do pisania tych liter na dole, do malowania jej wąsów i bródki. Czy w końcu dzieło, które poprowadzi nas po ćwiczeniu Kurta Schwitersa, Merzbau, przez 20 lat, ponad 20 lat budowana budowla, która nie była funkcjonalna, nie była racjonalna, była wypełnieniem przestrzeni jego 3 kolejnych mieszkań w różnych państwach, to też wojna nam się nakłada na te pomysły, konstruowanie takiej przedziwnej aranżacji wnętrza, która nie była meblem, to tam owszem miał antresol, na której podobno przyjmował całe rzesze swoich bliskich przyjaciółek, ale tutaj bardziej chodziło o to, żeby zaaranżować taką przestrzeń parawystawienniczą. On w takich skrytkach, szafeczkach, niby takich etikulach, które miałyby służyć w wywyższeniu jakiejś rzeźby, jakiegoś obiektu, gromadził owszem dzieła sztuki, które pozyskiwał od swoich przyjaciół, artystów, ale kontrastował je z ulotkami, z jakimiś przedmiotami znalezionymi, spotykał tą codzienność z bardzo wysoką sztuką. Teraz, drodzy Państwo, nakładamy filtr dadaizmu na pewien problem edukacyjny, który tak chcielibyśmy rozwiązać. Teraz mówię o kuchni, o naszym myśleniu, które nam towarzyszy w odwracaniu pewnych sytuacji.
Nie wiem, czy Państwo zadawaliście swoim uczestnikom zadanie narysowania, w ogóle wykonania dziwnego zwierzęcia. Obcego, kosmity, potwora i tak dalej. Ktoś to zbadał, z polskich badaczy Bernadeta Witkowska ostatnio takie badanie przeprowadziła i owszem, wychodzą bardzo dziwne postacie, ale okazuje się, że realizują one pewien schemat, stereotyp. Dziwność daje się zamknąć w pewnych ramach. I teraz, skoro wiemy, że stawiając przed uczestnikami zadanie wprost, narysuj coś dziwnego, potwora, kosmitę, obcego, otrzymamy coś, co zrealizuje nam schemat, to jak sobie poradzić z tym, żeby chociaż troszeczkę ten schemat przekroczyć? Dadaiści tutaj będą naszą inspiracją. Inspiracja ta zostanie wykonana na Państwu. Poprosiłabym, żebyście, ile jest osób? Podzielić się mniej więcej na 5 równych zespołów. Czy jesteście w stanie tak po prostu geograficznie, jak siedzicie, zbliżyć się? Czy jesteście gotowi? To teraz włączamy filtr dadaizmu, przypadek, los, tak, no, sensowność, wszystko to, co było tam zaproponowane jako edukacyjną. Zabawa polega na tym, żeby każda z osób, która tutaj siedzi, zaproponowała jakąś liczbę od 1 do 12, czyli na przykład jeśli zostanie wybrana trójka, trójkę zapiszemy, kolejna osoba wybiera znowuż z tego przedziału 1-12, ale trójka już zajęta, trzeba następną, czyli w tym przypadku zapisujemy na 5 liczb, tak? Zespół, który ma więcej osób, 6 liczb, 6 liczb, 5, to mają być różne liczby. Druga rzecz, wspólnie w drodze tutaj uzgodnień grupowych wybierzcie poza tymi wpisanymi liczbami jeszcze jakąś inną liczbę z przedziału od 1 do 10 i od 1 do 20. Tak? Ale po jednej. Czy jasne? 5 jako, czy 6 jako wybór indywidualny, a potem dwie liczby z tych przedziałów jako wybór grupowy. Na to minuta. A to musi być tak pisane? Nie, nie, nie. Nie, nie. Ja jakąś liczbę. Nie, ale. Nie, ty masz wybrać tylko. Przypada. Tak.
odpowiednio liczba kończyn, liczba oczu. Że już zorientowali, że się tak wygląda przepis. To dziwne coś, że za chwilę stworzą przepis. Razie z czego leci trochę, nie? To słuchajcie, że to są wziąła. Liczba kończy, czyli mamy dwa czyny, a trzy oczy. Będą coś konfrontacji. Teraz, jak pamiętacie, niezwykle ważny dodaliśmy wybuchowy przedmiot, regnet. Więc nie inaczej, tutaj przedmioty, które oryginalnie na tym warsztacie funkcjonują, są to po prostu szczotki. Szczotki dlatego, że po różnych naszych doświadczeniach one się najmniej kojarzą zwierzęto. A poza tym, jeśli pomyślicie o tym, szczotek jest naprawdę bardzo wiele. My dysponujemy 30-paro-gatunkowym zbiorem owych szczotek, co pozwala każdemu uczestnikowi mieć to samo i nie mieć to samo. Tutaj mamy taki zestaw. Możecie pracować z tymi szczotkami, ale też pomyślałyśmy sobie, że skoro pracujecie grupowo, może będzie dość trudno z takimi małymi przedmiotami, można wymienić szczotkę na dowolnie duży przedmiot, który jest w tej sali. To jest jedna rzecz, czyli podstawą jest praca z przedmiotem. Techniką, którą chciałyśmy zaproponować pracy z tym przedmiotem, my ją zahaczamy w dziele Tomasa Hirschhorna. Jak się przyjrzycie, on używa szarych papierów i taśmy klejącej. Czyli na konstrukcji owej szczotki, wyłącznie gniotąc papier i go klejąc, spróbujcie zrealizować przepis, który powstał. Czy jasne, co robić? Czy szczotka może jeszcze jedną szczotkę? Jedną szczotkę, kto pierwszy ten lepszy. Tam takie oko zrobił, bo ono tak widzi. Ja zrobię taki piękny, no. I mam takie kulki, żeby wszyscy się zdobyli. Ja robię rąk. A co jest? No, to jest ale to trąbogi zrobimy. Dobra. Ja już poszukać, żeby to się odmiotować.
dobra, jedna kończyna jest. Aha, można, tak? Taśma by też się przydała. Taśma. No, ustaliliśmy, gdzie jest góra, gdzie jest... Nie. Dobra. Najpierw zróbmy składniki, tak? A potem będziemy próbować na to. Dobra. Ale na czym też można powiesić oczy? Ale ten pan jeszcze ma na remontieru. Tak. Przedmioty. A to zamiast... Nie możemy nic innego, nie możemy nic innego, tylko szary papier. Czy możemy podnieść? A liczba kończyn ile jest? 5. Tak? Robimy z tego kończyny. Dobra. Potem jeszcze ogon. No. Być ogon, mamy ogon. Ja to zrobię. Cały kratek ma tak. Może być tak? Nie, to bez sensu. Posklejamy. No, paca przyklej. Jest ogon. Nie, z tego. Jak? A ile łóżce? Większe łóżce, tak tyle. A ile tych łóżce? Łóżce po prostu łóżce. Łóżki masz takie większe. Dobra. A co z tymi linkami? Jak to się przepuszcza? Na jeden do drugiego? Bo wyjdzie już mamy jakieś... A może ten oczy, weź jeszcze oczy tutaj, bo ten... Ale poczekaj, bo może... To może później. Te... Dobra. Najpierw... A oczy nie mogą wisieć po prostu sobie. Mogą. Są rogi. A nie mogą mieć na nogach te rogi? Dawaj na nogi będą. A to ostro będą. Co? Mamy taśmę? Tak, mamy. To jest coś takiego. Minuta i zamykamy nowe.
Będziemy je omawiać, sprawdzać, czy wszystko zostało zrealizowane z listy. Trochę jest tak, że z tego poziomu meta chcemy się podzielić naszym sposobem myślenia na budowanie, jakby refleksje też jakby tego dotyczące. Czy coś tutaj się pojawiło takiego, co teraz tak nie utrzymacie tego dłużej i trzeba to ustami wyjawić? Będzie też szansa na samym końcu, tak? Kiedy będzie można się odnieść do wszystkiego. Ja tylko powiem, że jest to pewna sytuacja wyjęta z większego działania, chimeryczna hybryda, warsztat dla różnych grup wiekowych. On też daje się modyfikować, daje się tym pracować z małymi dziećmi. Jak widzicie, technika nie jest wymagająca. Daje się też na tyle poutrudniać i stworzyć sytuację intelektualnie wymagającą, aby nawet gimnazjaliści czy licealiści odnieśli korzyść, tak? Wtedy ten komponent wiedzowy tutaj jest jeszcze dołożony. Gdybyście chcieli zapoznać się z całym warsztatem, to odsyłam, i tu będzie dużo takich odsyłek, kulturanek, tak? Pod tym tytułem chimeryczna hybryda, można sobie obejrzeć całość. Teraz już wiecie, jakby, jakie nasze myślenie edukacyjne pod tym stoi, dlaczego tak się bawimy, dlaczego takie rzeczy proponuję. Z tego możemy zaaplikować następną pigułkę. Neoplastycyzm i teraz do zażycia. Do zażycia 2KC, dlatego że neoplastycyzm to piony i poziomy. 2KC to przede wszystkim pion, trzymanie fasonu i powrót do ogólnie przyjętej, standardowej sylwetki. Jeżeli ktoś sobie życzy, odkładam na tacę, czekają kubeczki, woda. Polecam. Jeżeli nie 2KC, to neoplastycyzm w roli głównej. I znowu, uzasadnienie zracjonalizowane, wyeksplikowane. To pismo De Stijl, wydawane od 1920 roku przez grupę De Stijl z Pietrem Mondrianem w Dużej Osadzie tego kierunku. Neoplastycyzm to pewna odmiana abstrakcji geometrycznej, abstrakcji, która redukuje właściwie całą formę dziedzictwa.
dzieła do pionów i poziomów, do napięcia, jakie buduje się pomiędzy pionem i poziomem. I ten pion i poziom był przez Pieta Mondriana w teorii neoplastycyzmu wkładany tak naprawdę w taką odwieczną walkę zupełnie uniwersalną. Pion to coś męskiego, ruchomego, dynamicznego, postępowego. Poziom to kobieta, ruch to trwanie, to horyzont, tak naprawdę moc. Zetknięcie pionu i poziomu w związku z tym może być czymś, czym da się wytłumaczyć absolutnie każde dzieło sztuki, każdą sytuację kulturową, każdą relację, także damsko-męską. W związku z tymi napięciami, w związku z tym, że dzieło malarskie to konstrukcyjne napięcia pionów i poziomów, te piony i poziomy były później wkładane w geometryczne figury, takie jak kwadraty, prostokąty, wypełniane najprostszymi kolorami. Najprostsze kolory to trzy kolory podstawowe, żółty, czerwony, niebieski i trzy tak nazwane przez Pieta Mondriana niekolory, czyli biel, szarość i czerń. Neoplastycyzm to kierunek, który nie tylko kreował przestrzeń malarską, ale odnosił się przede wszystkim do uproszczenia życia. On się racjonalizował później w meblach, w przestrzeniach mieszkalnych, w designie, w umeblowaniu, także w ciuchach. My w ćwiczeniu pokażemy też troszeczkę, odtworzymy gest artystów, neoplastyków, Pieta Mondriana i Theo van Doesburga, którzy wychodząc od przyrody, od tego takiego prapoczątku twórczości, wędrują, redukując i upraszczając, tak jak piekła latami kwitnącą jabłoń, do czegoś, co zdaje się być już właśnie taką zbieraniną pionów i poziomów. Redukcja, uproszczenie, bardzo mocna taka eliminacja. Theo van Doesburga, kompozycja numer 8 albo krowa. Czy ktoś z Państwa pokusiłby się, żeby podejść tutaj i pokazać, gdzie jest krowa? Dobrze, krowa jest wszędzie, tak, to prawda, krowa jest wszędzie. Natomiast droga Theo van Doesburga do krowy była taka. Zobaczcie Państwo, jak w momencie ukazania tych wszystkich szkiców wszystko jest teraz jasne, gdzie jest głowa, gdzie jest język, prawda? I znowu, pokazanie samej tylko tej pracy bez drogi jest tylko i wyłącznie geometrią i pewnego rodzaju kompozycją, która równie dobrze może stać się pretekstem do zaplanowania w ten sposób plakatu, ulotki, okładki, awangardowej książki, a jednak za nią tkwi mimetyka, odtwarzanie rzeczywistości. Obraz wycyzelowany, zakończony, taki jaki później można obejrzeć w Centrum Pompidou, w Bilbao, no, czy choćby u nas w Łodzi. To taka kompozycja, kompozycja neoplastyczna, gdzie widzimy kolory neoplastyczne, tutaj to jest niebieskie w oryginale. I wędrówka też ku naszym bluzkom, to absolutna wspaniała anegdota o Theo van Doesburgu, który był przyjacielem Pieta Mondriana i w pewnym momencie powiedział, że nie tylko pion i poziom, ale doprowadza także do linii diagonalnych, zgadza się na nie. Piet Mondrian obraził się na niego na śmierć i życie, wyjechał do Ameryki w 1940 roku, nigdy więcej nie zamienili ze sobą słowa. Co jest też obrazem takiej wspaniałej determinacji i przekonania artysty o tym, że to, co kreuję, w to wierzę, to jest moje kredo. I ćwiczenie. Mądry model w szkodzie w ogrodzie. Tak? Tak. To jest dla Was, ponieważ wymyśliłyśmy, że być może pewne treści, które nam się wydają takie oczywiste, że jakby widać je tutaj w naszej edukacyjnej praktyce, że to powtarzamy ten gest tylko awangardowy, że być może nie dla wszystkich będzie to jasne, więc załączamy tak, tą pigułkę przed, żeby wiedzieć, móc się odnieść na metapoziomie do naszej działalności edukacyjnej, skąd nam to się wzięło. Owszem, prowadząc z dziećmi, te treści, one wybrzmiewają na warsztacie, ale nie w ten sposób. Właśnie jak chciałam zapytać. No to tu jest bardzo dobry przykład. Opowiem w takim razie więcej, ponieważ to jest warsztat, który ma na celu pozwolić dokładnie obejrzeć salę neoplastyczną. Nie wiem, czy zetknęliście się z 8 sekundami, które towarzyszą obejrzeniu dowolnego dzieła sztuki. Tyle poświęca uczestnik na to, żeby tak przelecieć wzrokiem. Więc celem tego warsztatu jest to, żeby rzeczywiście zrobić to dokładnie. Sala neoplastyczna, dzieło Władysława Strzemińskiego, podporządkowane kierunkowi właśnie neoplastycyzm, gdzie konsekwentnie wszystko, co w tej sali jest, ściany, ich tutaj podziały geometryczne, kolory oraz dzieła, które się znajdują, wszystkie respektują
no właśnie założenia neoplastycyzmu. No i teraz jest zaplanowanych szereg działań, ale te też są wymienialne, modyfikowalne. To jest trochę taka paleta menu, z której go dobieramy w zależności od tego, jaka grupa, z jakim przygotowaniem, wiekiem i tak dalej, po to, żeby sprowokować do oglądania, bo jest taką ukrytą cechą sali neoplastycznej, która postuluje o czysty neoplastycyzm, że jest tam mnóstwo błędów. I jakby w pierwszym oglądzie 8-sekundowym to nie jest do zobaczenia, więc prowokujemy sytuację wyłapywania owych błędów. Też były takie, no to w ogóle, że tam tą salę się ogląda leżąc na plecach i oglądając sufity, albo że są wprowadzane dodatkowe rekwizyty, tak, lupy i to też, ale właśnie wyszukiwanie błędów, które tam są, oraz takie działanie, mamy specjalnie spreparowane fragmenty tych obrazów, które doklejamy, rozdajemy, kontynuujemy, no cały szereg jest tutaj zabaw. Podsumowaniem tego, tak, na każdym etapie jakby rozmawiamy o tym, dlaczego te kolory, czy one są rzeczywiście, dlaczego takie podziały, jakby to wszystko, co tutaj Agnieszka przed chwileczką powiedziała, w tym działaniu się ujawnia. Podsumowaniem jest powtórzenie tego odwracającego gestu, że wiemy, że istnieje rzeczywistość i że ona jest, ma pewne kształty, ale teraz jesteśmy w stanie redukować, upraszczać ową rzeczywistość. I tą część chciałobyśmy z Wami zrealizować. Tak, Agnieszko? Nie chciałam w następnym slajdzie. Nic. Zabieramy to? Spokojnie, możecie być osobami dorosłymi. Nie ma co. Mógłby być. To za chwilę się zorientujecie, że tutaj też daje się modyfikować. Ze względu na wiek też to działanie daje się przeprowadzić łatwiej bądź trudniej, rozwijając tutaj w dowolnym kierunku. Znaczy, musicie mieć świadomość, bo ja rozumiem, że tego dotyczyło pytanie. To, że ja opowiadam tutaj o tych kierunkach, to jest pewna pomoc dla Państwa, bo może nie każdy zna akurat ten kierunek, postulaty i tak dalej. My tego nie pokazujemy na prezentacjach, bo mamy to w kolekcji. Więc te treści, które tutaj idą na czterech slajdach, wędrują tak naprawdę w przestrzeni muzealnej. Więc to nie jest też taka skomasowana wiedza, że dzieci siedzą i zapisują sobie o Sipie Bricku i manifestie dadaistycznym, tylko jak gdyby pokazujemy, tak? Tu mamy to, tu mamy to, tu mamy to. Był taki pan, który o tym napisał, tak się nazywał. Jak chcecie, możecie zapamiętać jego nazwisko, nie musicie. Więc my pokazujemy teraz taki ekstrakt wyciągnięty tak naprawdę z ćwiczeń. Z racji tego, że nie przywieźliśmy tutaj, nie przywieźliśmy całej kolekcji, pokazujemy to na slajdach. Tak? Dobrze, rozdaję kartki po jednej białej na głowę. I coś do rysowania. Może być pisak, może być dowolna rzecz. Tyle. Jak się to nie jest motyw zwierzęcy niestereotypowy, to tym razem idźmy w całkowity stereotyp, czyli dowolny gatunek zwierzęcia w jego jak najbardziej stereotypowym ujęciu.
gatunek dowolny, rozpoznawalny dla autora, jeśli chodzi o jakość odczytywania. Wyłącznie dla autora, tak? Nie będziemy tak się chwalić. I na to minuta. Ale taki realistyczny czy urzędu na plastyczny? Realistyczny. I na całej klasie, tak? Możliwie duży, na całej klasie. Możliwie duży. No to może być cała, czy może być jeszcze? Oboje. Niech się tylko zastanowię, co potrafię wcale. Słonia. Oj, to jest bardzo dobry pomysł. Nie, a ty dobrze poszedł, motylka. Czy wiesz, jak tu popatrzysz, to jest... Pierwsze sprawdzenie, pan tego nie czy jeśli przykryjecie tą świeżą, białą kartką to, co narysowaliście, to co nieco prześwituje? Tak. Troszeczkę prześwituje. Wystarczy, że troszeczkę, ponieważ teraz po takim założeniu należy wybrać... Czy już prostujemy to? Prostujemy. Należy wybrać 10 sytuacji, 10 miejsc, 10 linii, które uważacie za najważniejsze, które widać. Być może jest tych linii mniej, to też nie szkodzi. Natomiast jeśli widać linię falistą albo tak łuk, prostujemy do kątów prostych. Czy jasne? Jasne. Idźmy w pion i pion poziom. Pion poziom. Czyli po pierwsze szukamy miejsc znaczących w naszym rysunku, to będzie miejsc było około 10. My prosto wyjdziemy, doprowadzamy do pionów pion i poziom, ty. Oj. Kurczę, muszę jeszcze raz. To od linijki trzeba było? Nie, nie. Tylko ja od razu muszę, jak będzie o sztuki, bo z linijką. Następne działanie z następną kartką, nieco większą, będzie polegało teraz na tym, żeby tą większą kartkę podłożyć pod swoją zredukowaną kompozycję, dobrze? Tak, dostaniemy. Chcecie kartki, Marta?
Aha, podłożyć pod. Tak, podłóż. Chyba pod. Pod? Pod. 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 No to tak. Duża na dół, mała na górze. Mała pod spód, duża na górę. Przepraszam, ja prowadziłem to mieszanie. Nie, mała na górę. Mała na dół, duża na górę. O, taką kalkę, taką kalkę. Widać, prawda? Widać pod tam prześwitującą. I teraz tak, z tego co widać, należy wybrać 5 najważniejszych linii i powtórzyć ich kształt. Tutaj są skocze, nie wiem jak to nazwać, no takie taśmy czarne. Izolacyjne. Izolacyjne, dziękuję. Jeśli ta najważniejsza wasza linia dochodzi tylko do pewnego momentu, można spróbować też ją przedłużyć. Jakby nie obliguje jej długość, można też pomyśleć, czy ona w którą stronę nie jest dłuższa, czy krótsza. Można oczywiście zatrzymać ten kształt, który już jest. Dobrze. Tego nie mamy zbyt wiele, więc musicie się dzielić. Na przykład? Masz taśmę? Są pewną redukcją tego, co jest pod spodem. Żeby ta kompozycja stała się kompozycją neoplastyczną, powinny powędrować to jeszcze kolory. My tu mamy taki sprzęt neoplastyczny. Możecie popróbować sobie, jakby te kolory się zachowały w waszej kompozycji. Pamiętamy o tym też, że biel jest nie kolorem akceptowalnym w neoplastycyzmie, zatem ten biała przestrzeń kartki też może pozostać. Natomiast chciałabym, żeby to zostało w sferze pewnego projektu i nie starajcie się tego zakolorować teraz szalenie starannie, bo nie starczy nam czasu. Tak, jest to pewną próbą, jak może to wyglądać, tak? Nie starajmy się wykonać teraz celowego arcydzieła. Czyli na przykład tutaj, tak? Mogę sobie tu... Nie,
pierwszy raz się czuję. Nie, no ja myślę, że każdy inny kolor by tutaj zbałamucił. Gdzie kończy się obszar, tak? Jakie kolory powinniście spotykać? To są pytania, które sobie zadawali na oprawcy. Mam to fakt, tak, że się zastanawiam, gdzie się powinny spotkać. Tak. Gorąco wybrzmiało. Nie przyjmujcie od Karoliny zielonej kredki. No właśnie. To jest dywersja. Anarchię wprowadza. To jest kontrojaństwo. Naznaczona, naznaczona ta zieleń. Przestawia ich na inne tory, ja myślę tylko jednostki lekcyjnej, nie? Oni przychodzą ze swoich tam spraw różnych, mówię o licealistach na przykład moich, i spodziewają się wykładu, powiedzmy, a ja im daję coś takiego. I już jest sytuacja zaintrygowania i jakiegoś takiego otwarcia. Nie jest czasochłonne to ćwiczenie, myślę, może gdzieś tak, ja pracuję z licealistami, w zasadzie mogę im tam dwie czy instrukcje i oni w to mogą wejść bez większych kłopotów. Także fajne, fajne. Ktoś jeszcze mam na gorąco podczas krewkowania, przychodzi do głowy. Też niesamowicie, jak dla mnie zbliża do tego neoplastycyzmu, bo jak gdyby sama poznaję to w pierwszym sytuacji, jak się patrzy na to obrazie, rzeczywiście tak jak z tą krową, nie rozumie się tego, a ten proces tworzenia bardzo przybliża do idei tego kierunku. Dobrze, słuchajcie, kolejna półka. Odłóżcie proszę. Tylko jeden taki komentarz wrzucę, że tutaj z takiego poziomu, kiedy przekładamy to odwrócenie, ten świat na opak awangardowy, tak? Kiedy świadomie przechodzi się od sztuki realistycznej do abstrakcyjnej, co wydaje się być zupełnie tak obcymi światami, nie wiadomo jak oni to zrobili, że tutaj na gruncie edukacyjnym wystarczy tylko powtórzyć ten akt, który został zrobiony przez artystów. Jakby nie musimy tutaj skakać edukacyjnie i wyszukiwać jeszcze dodatkowych, nie wiem, środków, wystarczy zrozumieć, co zaproponowali artyści. Samo powtórzenie jest już sposobem na to, żeby budować sytuację edukacyjną. Idąc dalej, czy nie boicie się Panie, że czy młody mistrz, czy dorosły, który nie ma przygotowania do biologii neoplastycyzmu, przez takie ćwiczenie jakby, czy nie zatracicie albo... Nie, czy nie zatracicie tego, że jest to kompozycja abstrakcyjna, że nie jest to mimetyczne, czy że te kompozycje nie powstawały na takiej drodze. Nie? To jest moja jakaś taka refleksja, czy gdzieś to nie jest pułapka.
że zgubi się to, że jest ten, ale tutaj mamy każdy element, możemy wykazać, tak, poprzez kolejne elementy, że jest schowany. O dziełach sztuki już w galerii, w muzeum, że czy widz nie będzie ich odbierać szukać ptaszków, krówek i tak dalej. Ale jakby tego też nie unikniemy. Chociażby to, że wszystko nam się ze wszystkim kojarzy, więc stojąc przed dowolnym dziełem abstrakcyjnym, pierwsze co tak generujemy, to jest z obszaru realizmu dokładnie, tak? Z czym nam się skojarzyło. I teraz jest taka droga, gdzie artyści świadomie, akurat neoplastycyzm jest przykładem, świadomie idą od realnego do abstrakcyjnego. Tak? Inaczej troszeczkę będzie pewnie u Kandyńskiego, który tak już w swoich zaawansowanych pracach odrzuca to zupełnie. Niemniej to też jest taka trochę walka z naszymi ludzkimi cechami, tak, że kojarzy nam się. To teraz pytanie, kiedy to jest dziecko, to ma jeszcze ten schemat realistyczny, bo nie musi go mieć młodsze dziecko. Znaczy nie jestem tutaj psychologiem czy pedagogiem, ale wydaje mi się, że to dopiero po edukacji my mamy nawyk szukania tych przedstawień realistycznych, bo wszystkim absolutnie co widzimy. Nie? Nie, dziecko 4-letnie widzi chmurę. Jedzie samochodem, widzi chmurę i mówi, o, słoń, o, zobacz, krokoty. Tak? No to jeśli tak, to znaczy są takie dzieci, o tak powiem, nie, są takie dzieci i one faktycznie będą szukać w obrazie czegoś, co widzą słoń, one zobaczą tylko z tego, z tych rzeczy, które znają, tak? Czyli z tego słonia, pieska i kotka. Mamy jeszcze... Świetne, jeśli chodzi o rzeczywiście pigułkę poznania konstrukcji, ale gdzieś tam mam wątpliwość, tylko to chciałem... Znaczy ja bym chciała jeszcze tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o dzieci akurat, tak naprawdę dzieci dużo lepiej są przygotowane do odbioru sztuki abstrakcyjnej i one ją akceptują. Jest obraz taki, mnie się może ten podoba, a ten mi się nie podoba, ale jest, tak? Natomiast to częściej dorośli przychodzą i negują w ogóle obecność sztuki abstrakcyjnej na galerii. Więc jeżeli chodzi o dzieci, to tutaj raczej byłabym spokojna, bo jest to raczej pewien proces wychowawczo-edukacyjny, które one akceptują i chodzi mi o to, że nie jest też tak, że jak gdyby one się infantylizują przez to, że my im pokazujemy krowę najpierw abstrakcyjną, a potem drogę do tej krowy. Mhm. Ja chciałam powiedzieć, że w przedszkolu taką koleżankę, jak robiliśmy album dla chorej koleżanki w przedszkolu, to każdy miał rysować rysunek. I jedno z dzieci narysowało wszystkich ludzi z kwadratowymi głowami. Wszystko było prostokątne, wszystko było poziome. Także mi się wydaje, że to była największa chyba awangarda, jeżeli chodzi o neoplastycyzm, nie znając teorii, nie znając powstawania tych dzieł. Tak? Także teraz mi tak właśnie się przypomniało. Po prostu wszystko było pionowe, kwadratowe, prostokątne i wszyscy się dziwili, jak ta nasza koleżanka widzi świat, skoro ludzie mają kwadratowe głowy, są prostokątni. Nie? Natomiast mam jeszcze inny warsztat, ABS Abstrakcja, gdzie dokładnie wychodzimy od tego, że najpierw jest kontakt z dziełem i tam jest długa praca nad językiem opisu, tak, na poziomie gimnazjalistów, licealistów czy osób dorosłych. Chcielibyśmy, żeby dzieło abstrakcyjne było opisywane językiem formy, a nie treści. I tutaj cała zabawa polega na tym, że rozpoczynamy i to jest absolutnie nie inicjowane przez nas, po prostu jak pytam, tak, co widzisz, to pojawiają się treści. I dojście od treści, jakby odwrócenie tego, co tutaj zrobiliśmy. Także jest kierunek w drugą stronę. Jeżeli mogę, i uzupełniać komponentem wiedzowym. Ale tu jest też spora jakby dawka wiedzy z historii sztuki, czyli po prostu można się skupić na procesie dokonywania percepcyjnej selekcji albo abstrahowania z pewnych wizualnych korelatów tego, co jest najważniejsze, czyli na samym tym akcie. Można na przykład wziąć sobie jednego z artystów, nie wiem, no chociażby Theo van Doesburga i na tym konkretnym przykładzie historycznie po prostu robić taki warsztat, żeby nie tworzyć takiego złudzenia, że oto mamy przepis na abstrakcję. Nie? Że jak chcemy zrobić obraz abstrakcyjny, to robimy coś takiego, jak zrobiliśmy na warsztacie w MS2. No nie, no to by było najgorsze przekonanie, z którym, nie wiem, dziecko może wyjść z takiego warsztatu, nie? Więc to też zależy od tego, jaki komponent wiedzowy się tam włoży i jak się zagra jakby tym też komponentem związanym z historią sztuki. Bo to nie jest abstrakcyjne, co my robimy, to jest związane z pewnym konkretnym okresem
nie wiem, rozwoju historii sztuki. To nie jest tak, że współcześni, tak zwani, nie wiem, malarze abstrakcyjni dzisiaj tworzą tak samo jak ci w latach 20. To jest bzdura kompletna, nie? To jakby... No. Odłóżcie proszę kredki i neoplastyczne kompozycje pod ścianę. Jeśli macie ochotę rozszerzyć to, to mam dostać je w wersji do oglądania. Czyli krok dalej. Doda życia. Słodzik. Słodzik jako pigułka, suplement konstruktywizmu, dlatego że konstruktywizm to można czasami powiedzieć, tak się używa też w historii sztuki takiego wymiennika, że neoplastycyzm jest konstruktywizmem holenderskim, konstruktywizmem zachodniej Europy, natomiast konstruktywizm taki stricte rosyjski to coś jak gdyby paralelnego tylko w innej części świata. Konstruktywiści rosyjscy to myślenie niewiarygodnie utopijne. To ludzie, którzy, ja już to sygnalizowałam trochę przy tej kłótni Mondriana z Theo van Doesburgiem, to ludzie, którzy kłócą się na śmierć i życie ze swoje idee estetyczne, ze swoje idee artystyczne. Natomiast tutaj daleko dalej wędruje konstruktywizm rosyjski w takim swoim myśleniu idealistycznym. Stąd ideał, idealna figura, jeżeli ktoś ma życzenie posłodzić sobie herbatę słodzikiem, też układam na tacę. Konstruktywizm rosyjski jest takim szczególnie naszemu muzeum bliskim okresem w sztuce, stąd wywędrował właśnie Władysław Strzemiński, którego pokazywała Basia przy okazji sali neoplastycznej. Także wybitna rzeźbiarka, jedna z ważniejszych artystek w ogóle XX wieku, Katarzyna Kowro, prywatnie przez pewien okres swojego życia partnerka życiowa żona Strzemińskiego. Konstruktywizm był takim pomysłem ideowym tak naprawdę władzy i artystów wspólnym, którzy wierzyli, że dla ludzi w Rosji porewolucyjnej potrzebna jest zupełnie nowa sztuka. To było znużenie portretem reprezentacyjnym, pomnikiem cara, widokiem carskiego sioła i piękną, wycyzelowaną martwą naturą. Stąd pomysł, żeby odrzucić to zupełnie, żeby tych nowych ludzi po rewolucji wprowadzić w świat nowej sztuki, nowej estetyki, nowego myślenia. Stąd ogromna zgoda początkowo, pierwotnie na sztukę abstrakcyjną, na sztukę afabularną, która podobnie jak neoplastycyzm wyzbywała się zupełnie tej anegdotyczności i w wersji ostatecznej miała być abstrakcją geometryczną. Natomiast tutaj dodatkowo dochodzi bardzo mocny komponent zaangażowania politycznego, myślenia takiego propagandowego, czy nawet przekraczającego awangardę, gdzie ta geometria zostanie wpleciona tak naprawdę w postulaty bardzo silnych, bardzo mocnych idei. Jednym z takich ważniejszych dzieł związanych z konstruktywizmem rosyjskim to Władimira Tatlina, pomnik III międzynarodówki. Pomnik, który znowu nie jest odtworzeniem rzeczywistości, pomnik, który staje się pewnego rodzaju konstrukcją, budowlą. To też bardzo silny związek takiego prefabrykowanego dzieła sztuki. Elementów, które budują dzieło, które nie są indywidualnym gestem artysty, tylko są pewnymi komponentami, prefabrykatami konstruowanymi, składanymi razem. Takim prefabrykatem były też figury geometryczne, które pojawiają się w pracy Elisickiego w jej białych, czerwonych klinach. Zobaczcie Państwo, że pojawia się kompozycja zupełnie abstrakcyjna, uzupełniana literami. To już ma rangę tak naprawdę takiego druku propagandowego. Natomiast w wersji formalnej, jakby w tej stronie tylko formalnej, mamy tutaj kompozycję abstrakcyjną. Mamy ideową nakładkę nałożoną poprzez tytuł, kiedy ten czerwony komunistyczny klin wbija się w białych, czyli tych zwolenników takiej bardzo zachowawczej, bardziej zachowawczej polityki. A zatem tutaj w konstruktywizmie geometria i strona formalna zostaje zupełnie podporządkowana właśnie treścią ideową. Katarzyna Kowro, która wywodzi się z takiego myślenia rzeczywiście szalenie zaangażowanego, ona bardziej powędrowała w stronę takiej propagandy edukacyjnej, była nauczycielką, była też wspaniałą edukatorką, która nie uczyła wcale w uczelniach plastycznych, a w szkołach zawodowych. I wierzyła głęboko razem z Władysławem Strzemińskim, że można doskonale uczyć kompozycji i nowoczesnej estetyki panie, które będą później aranżowały wystawy sklepowe. Ludzi, którzy będą układali towar w sklepach, po to, żeby też jak gdyby budować to poczucie estetyki i teorię widzenia, świadomość estetycznego widzenia u ludzi nie aspirujących do miana bycia artystami. Fenomenem rzeźby Katarzyny Kowro jest
odkrycie, otwarcie jej rzeźby na przestrzeń. Rzeźba u Katarzyny Kobro przestaje być pewnego rodzaju bryłą, która stoi na przeszkodzie i jest jak gdyby takim punktem, do którego dochodzimy, nie możemy go przekroczyć. Kobro otwiera rzeźby na przestrzeń, otwiera ją. Ta rzeźba jest elementem przestrzeni. My jesteśmy w związku z tym też elementem tej zaaranżowanej przez nią przestrzeni. Stąd te ażury, które pozwalają jak gdyby odczuć tą rzeźbę właśnie nie jako przeszkodę, a pewnego rodzaju propozycję podziału przestrzeni. Harmonia jedności jest zewnętrznym objawieniem liczby. To jest bardzo ważne dla Kobro słowo, dlatego że rzeźba, którą pozwoliłyśmy sobie przywieźć z muzeum w wersji repliki, Basia ją tak w takiej torbie ładnej dla Państwa przywiozła. To jest też tak naprawdę taki problem dla mnie. Ja się niszczę przez użycie. Odwróćcie się Państwo teraz do repliki. Na środku. Zobaczcie, że zdjęcie, które ja pokazuję na prezentacji, jest tylko fragmentem wiedzy na temat tej rzeźby. Żeby wiedzieć o niej wszystko, trzeba ją obejrzeć dookoła, trzeba ją obejść. Stąd też na przykład w podręcznikach powinno raczej pojawiać się takie zdjęcie. Jeżeli chcemy pokazać uczniom w podręczniku do wiedzy o kulturze czy do sztuki wszystko o rzeźbie Kobro, nie powinna być ona fotografowana tylko z jednej strony. To jest jak gdyby w ogóle problem nowego myślenia o podręczniku, prawda? Że co innego sfotografować Monalizę i pokazać jej reprodukcję w książce, co innego sfotografować, nie wiem, fotel Zachy Hadid czy nowoczesną architekturę, gdzie też jedno zdjęcie nie wystarczy, jest absolutnie wycinkiem tylko wiedzy na ten temat. Stąd rzeźba Kobro stała się dla nas pretekstem i pomysłem do zaadaptowania ćwiczenia, warsztatu, który wymyśliła Marta Wlaze, Ugniecione Plecione, myślenie o rzeźbie, o nowym postrzeganiu rzeźby, właśnie rzeźby, która nie będzie tą blokadą na naszej drodze, a będzie otwarciem na przestrzeń, na nas, na odbiorców. Teraz na rozruszanie. W rzeźbach Kobro, to zresztą tutaj z ust Agnieszki padło, liczba jako coś, co determinuje rzeźbę. Czy jesteście w stanie Państwo odszyfrować pewną prawidłowość matematyczną, która jest ukryta w tej rzeźbie? Ta replika, mimo że jest mniejsza, tak? Pewnie dwa razy mniejsza, ona też respektuje tą prawidłowość. Trzy, cztery, pięć, to jest przemyślane. Uważnie się przyjrzyjcie, co tutaj jest. Ale chodzi o ograniczenie, to było liczenie powinno raczej dotyczyć wymiarów i kompozycji niż kolorów, a raczej granicy pomiędzy kolorami. Na symetria też pojawia się przy koloru, gdzieś takie odbicia z drugiej strony, ale na ile to jest dobry symetria kolor? Raczej nie, tak? To jest właśnie mało tej symetrii. Każda ścianka ma swoją jakąś... Tak, znaczy każde są, jak to się mówi, pary. Każda ma swoją jakąś przeciwległą. O, to jest też coś się powtarza. Powtarzają się pewne wielkości. Dobry trop. Centymetry potrzebne. Ale może coś się uda tak z grubsza na oko określić. Jeden, dwa, pięć? Tak, chodzi o ciąg. Ciąg liczbowy, który został tutaj wykorzystany, który znamy z matematyki jako ciąg Fibonacciego. Albo inaczej przeliczenie tego na tak zwaną złotą proporcję, złote cięcie, która była złotą liczbę, która była wykorzystywana właściwie w sztuce od zawsze. I co ciekawe, ta rzeźba, która jest abstrakcyjna, ona jest rzeczywiście zaprojektowana w taki sposób, żeby być tylko rozliczeniem, takim zadaniem matematycznym,
Ona wykorzystuje właśnie tą złotą liczbę, która z kolei pochodzi właściwie nie ze świata liczb, nie ze świata matematyki, tylko pochodzi ze świata przyrody. To jest taka proporcja, która... Już? To sprawdzimy. Właśnie. Sprawdzimy teraz. Będą potrzebne Państwa telefony komórkowe z funkcją kalkulatora. Teraz poprosimy Was, żebyście zajęli miejsce przy jakiejś czystej ścianie bądź filarze. Prostej ścianie. Czyli wchodzą w grę te pionowe i filary. I poprosimy Was, żebyście pracując w parach, pomogli sobie nawzajem zmierzyć się. I tym czarnym skoczem, który gdzieś tutaj wędruje jeszcze po podłodze, zaznaczcie na ścianie wysokość swojego pępka i wysokość swoją własną całościową. Ja może zademonstruję. Pierwsza wysokość, którą pierwszy odcinek, który próbujemy zmierzyć, tak, to naszą wysokość. Kawałeczkiem czarnej taśmy zaznaczamy, tak, gdzie to jest. Drugi odcinek, najlepszy jest długopis albo coś takiego, tak. Przestawiamy, gdzie mamy pępek i tutaj też maskujemy, tak, plastrem. Jakby zaznaczcie sobie dwa takie odcinki. Tutaj do pomocy są ekierki, żeby to zrobić dobrze. Postarajcie się bardzo sprawnie, żeby tak sobie ze 2 minuty to Patrzcie, które mają. Wezmę. Okej. Okay. Ja nie wiem, czy ja jestem pod kątem prostym z tym pępkiem. Tak, tak, tak. Urosła. Dobra, zaznaczam. Czekaj, zapiszę. W kartoniku. Dajesz. Zechciałbyś trzymać teraz. Nie, jeszcze bo mi to spadnie. No to zobaczymy. 3/4 do końca. Wartości i trzeba zmierzyć wysokość całego ciała przez tą pępkową, tą krótszą. Podzielić? Tak, wysokość całego ciała podzielić przez odcinek od podłogi do pępka. I trzymajcie wynik na telefonie albo zapiszcie. Liczysz? To ty policz, bo ja wiesz. Okej. Czyli 166,3. No. Podzielone przez 104. Nie, proszę, przepraszam. Nie wiem jak to. 1, 5, może się pozbędziemy tego 3. 9, poproszę. To po prostu chyba włosy. A, no dobra, no to jeszcze raz. Proszę. Ale jak wynik powinien być takiego? Ja to chyba już muszę zapisać. Teraz ja.
60. W życiu nie miałam 60, dobra. Urosłaś. No. I? 94. Dziękuję. Większa mierzymy dzielny przez większy. Jak? Wzrost przez pępek. Tak jest jeszcze. Proszę. 1,68 m podzielone przez 1,5 m. Wzrost przez pępek. 1,70 m. A mi wyjdzie 3,14, będzie mi PiS. 1,73 m. 96. Ile? 96. 1,75. Tak, chodzi mi do góry. Możecie się następną osobę. Możecie góry. Nie ta, od dołu, od ziemi. Od ziemi. Od pępka do ziemi. Od pępka do ziemi zmienić, a nie do stóp? No właśnie. Proszę. Ja. Dobra. Przepraszam. 1,62. Szukajmy granicy, jakby tutaj znajdźmy widełki, gdzie tutaj jesteśmy. 1,7. 1,71. Poniżej 1,6. Poniżej 1,6. Ciebie ile? Ale po przecinku 1,596, więc może 1,6. No. Więcej niż 1,67. 1,7. Z jednej strony mamy wskazanie, bo podobnie wychodzi, ale są pewne widełki, jako że jesteśmy indywidualnie, wiadomo, nieco różni. Niemniej dążymy do pewnej stałej matematycznej. I teraz jakby w tym kontekście też da się oglądać rzeźbę Katarzyny Kobro. Jeśli cały odcinek, tak, cała szerokość tej rzeźby, czy też tej czarnej części, tak, to jest nasza wysokość, to tu pewnie gdzieś mamy pępek. Tak, i odpowiednio teraz ją dzieląc, też możemy przekładać taką metaforę swojego wzrostu i swojego pępka. Czyli coś, co wydaje się zupełnie takie, no nie wiem, matematyczne, abstrakcyjne, tak, jest zakotwiczone w naturze i znowuż z tej natury możemy odbić się do czegoś, co jest abstrakcyjne. To też jest inspiracją dla naszych działań edukacyjnych, które być może mogą postawić sytuację na opak, z takiej, gdzie otwieramy sytuację absolutnie, tak? Polecenia otwarte tylko i wyłącznie dobór środków, jakie sobie ktoś życzy, odwrócić, kiedy jest ściśle narzucona sytuacja, skonstruowana matematycznie i sprawdzić, czy taka sytuacja no, nie służy również kreatywności. Rozwinięciem tej sytuacji jest zaproponowanie takiego zadania. Teraz zrobimy go już.
Pokażemy Wam instrukcję i pokażemy materiał, z którego wyobrażamy sobie, że można by było takie ćwiczenie zrealizować. Możecie to zapamiętać, zrobić sobie, sprawdzić jako ćwiczenie domowe. To jest tak naprawdę przepis na rzeźbę Katarzyny Kobro, choć zakładam, że każdy z Was gdyby tą pracę robił i tak zrobiłby pracę zupełnie inną. Przy wykorzystaniu bloku technicznego, który sam w sobie tą złotą proporcję też zawiera, więc punkt numer 5 występowałby złoty podział poprzez dzielenie na pół, na pół, na pół tak skrojonej kartki, też będziemy powielali tą zasadę złotego podziału. A zatem sztywne kartki w kolorach neoplastycznych, które można uzyskać w bloku, stałyby się materią, to jest jakaś taśma klejąca, do wykonania kompozycji przestrzennej zgodnie z instrukcją zapisaną tutaj na slajdzie. Chciałam jeszcze przed przerwą jedną pigułkę zapodać, stąd jak nie musimy coś, z czegoś zrezygnować, to doszliśmy do wniosku, że na tyle może jasne będzie to polecenie oraz odesłanie Was do materiałów źródłowych, kulturalnych, że Wy to sobie jesteście w stanie dopatrzeć. Natomiast jest to dość pracochłonne, więc pewnie by nam zjadło jedną pigułkę. Ale jeśli macie ochotę teraz dopytać, to jeszcze powiedzmy taka chwila na to, do tego może być. Znaczy ja powiem, że ze swojej praktyki jestem zadziwiona, jak strategie takie quasi matematyczne sprawdzają się, żeby dawać rezultat kreatywny, paradoksalnie bardzo otwarty. Tak, że to trochę też przeciwko, tak, bo jakby przepis na edukację twórczą to jest na przykład konstruowanie poleceń otwartych. I nawet mówi się, że im bardziej polecenie otwarte, tym bardziej będzie prowokowało to twórcze rozwiązanie. Ale nawet, a to też jest taka fikcja, bo zawsze czymś zamykamy. Każde polecenie otwarte ma też pewien zasób stereotypu, do którego dążę. I teraz odwrócenie tej sytuacji, że w takim razie w ogóle rezygnujemy, formułujemy tak jak w matematyce, pozornie wydaje się, że dąży to do jednego rozwiązania, okazuje się, że wcale tak nie jest, że tutaj też się kryje ten pewien element twórczości. Mam cały blok też takich zadań z logii artu, kiedy żenimy matematykę i sztukę, gdzie jest powiązanie tych dwóch dzieci. Który z nieco innego żelazo? Tak, tutaj proponujemy futuryzm, pigułkę numer 4 albo żelazo, jako że futuryzm to kierunek, który wielbił miasto, maszynę i masę. Futuryzm to kierunek, który jako pierwszy rozpoczyna się właśnie w taki bardzo zracjonalizowany, wyeksplikowany sposób. W 1909 roku Tommaso Filippo Marinetti wydaje w Le Figaro manifest futuryzmu jako pierwszy kierunek awangardowy, rozpoczyna się właśnie od zracjonalizowanego credo artystycznego, za tym postępują realizacje. Futuryści jako Włosi ze znienawidzeniem patrzą na antyk, na renesans włoski, barok włoski, chcą sztuki zupełnie innej, zupełnie innego człowieka, wierzą, że ich realizacje są w stanie to zmienić. Stąd wydaje mi się, że żelazo jako taki człowiek, który miałby walczyć dla nowych Włoch, który miałby być właśnie tą maszyną do produkowania dzieł sztuki, żelazo mógłby zażyć. Odkładam na tacę, może na przerwie ktoś się zgłosi. Futuryzm, ja będę proponowała tutaj ćwiczenie nieplastyczne, natomiast dla porządku pokazuję też kilka realizacji. Uwielbienie dla ruchu, to co później zrealizuje film, to co zrealizują teledyski, artyści, futuryści, tacy jak Giacomo Balla starali się zrealizować w formie plastycznej, nieruchomego jeszcze obrazu, czyli tutaj dziewczynka biegająca na balkonie, która zdaje się być rozbita zupełnie na kilkanaście dziewczynek, które jednocześnie wykonują ten sam ruch. Dynamizm rowerzysty, czyli też zmiana o 180 stopni zainteresowań formalnych w ogóle.
Natomiast ten ruch przekracza już mimetykę, dlatego że ruch staje się tak naprawdę pretekstem do tego, żeby pokazać jakiś ogrom, kłębowisko, energia, za tym dąży ku abstrakcji, czy pędzący automobil. Te linie, szczególnie właśnie w obrazie Luigi Russolo, zdają się rozbijać zupełnie formę tego obrazu, a zatem ten samochód, który porusza się po pewnej wertykalnej linii, tutaj podąża w lewą stronę, tak naprawdę swoim hałasem, energią, mocą rozdziela zupełnie ten obraz. I ten hałas będzie nam potrzebny do kolejnego ćwiczenia. Kolejny obraz jeszcze związany z odgłosami. Tutaj odgłosy ulicy, które niemalże wlewają się do mieszkania. Przestaje być granicą tego wlewającego się miasta, balustrada, balkonu, dlatego że ten hałas tak naprawdę, który nas epatuje też tutaj z maratonu, wędruje, wpada jak gdyby też do naszej przestrzeni. Potem cisza stała się bardziej nieprzenikniona. Słuchując się weksowiuski, modlitewny szmer starego kanału, strzeszczenie kości umierających pałaców obrosłych wilgotną zielenią, usłyszeliśmy nagle pod oknami ryk zgłodniałych automobili. No i ten hałas będzie nam najbardziej potrzebny, dlatego że Luigi Russolo, który był autorem też obrazu z automobilem, był teoretykiem muzyki futurystycznej. On wydał też manifest muzyki futurystycznej, manifest tak naprawdę muzyki hałasu. Skonstruował maszynę do robienia hałasu, która była takim wielkim instrumentem do wykonywania jego awangardowych etiud i oper. I chciałabym teraz pokazać Państwu, że owszem, ten hałas, ta maszyna do robienia hałasu jest instrumentem w takim znaczeniu, że w pewnej założonej przez Luigi Russolo ramie powstawała jednak muzyka powtarzalna. Te etiudy były odgrywane na różnego rodzaju koncertach i one w pewnej ramie rzeczywiście wyglądały podobnie. Chciałabym teraz, żebyście Państwo w ciągu minuty wzięli do ręki coś, wszystko jedno, czy wyjmiecie to z kieszeni, ze swojej torebki, czy z zasobów, które tutaj posiadamy, coś, co według Was może generować jakiś dźwięk. Telefony. Tak, mogą być telefony. To są jeszcze jakieś rzeczy, które też mogą załatwować. Jednorodne, natomiast zagrajcie i zapamiętajcie, jak graliście przez te 20 sekund. To jest nasza rama czasowa. Instrumenty macie Państwo w ręku. Na 3-4 rozpoczynamy futurystyczny koncert. Start. Karcie, wy możecie sobie wymyśleć inną liniaturę lub z tej liniatury zrezygnować w ogóle. Zapiszcie choć początek tego swojego 20-sekundowego utworu. Jeżeli była ona jednorodna, to dajcie jednorodne znaki i rozpiszcie pod spodem też pod spodem legendę. Jeżeli była zróżnicowana, musicie to zróżnicowanie też na swojej partyturze oddać. Bardzo proszę na to, no naprawdę góra 2 minuty. No, rozpisujemy tylko swój instrument. Tak, swój instrument. Proszę. Zapiszcie proszę też legendę, czyli co
trochę próbujecie. Dobrze, szmer, bardzo dobrze, szmer. Ale może nie wiem, uderzenie, otwarcie parasola, zamknięcie parasola, uderzenie, gwizdanie. Jeżeli jesteście gotowi, odłóżcie narzędzia do pisania i kartki na podłogę. Czy jeszcze ktoś potrzebuje bardzo dużo czasu, czy już to jest blisko końca? Czytelność waszej partytury będzie sprawdzana w taki sposób, że poproszę was teraz, żebyście przekazali instrument i swoją partyturę pierwszej osobie, którą macie po prawej stronie. Ale nie, bo tam dziewczyna nie ma. A nie, już ma. Wolną partyturę i instrument. Jest wolna partytura i instrument. No oddaj telefon. To ja na swoim zagram. Moi drodzy, jeżeli zapoznaliście się z partyturami, popróbujcie sobie przez chwilę. Sprawdźcie, jak to działa. I znowu na mój znak chciałabym, żebyście zagrali, próbując powtórzyć tą samą muzykę, którą usłyszeliśmy przez chwilę. Znowu utwór w ramach 20 sekund, tak samo jak przed chwilą. Uwaga. Start. Właśnie to, o czym też troszkę mówiła Basia, że pewna rama, którą przyjmujemy, z jednej strony może być wypełniona podobnie, może być wypełniona różnie. Pewnie gdybyśmy analizowali bardzo szczegółowo teraz pierwszy i drugi koncert, byłyby różnice. Natomiast znowu, powtarzając gest futurystów, ważne było to, żeby przyjąć podobną ramę, żeby przyjąć właśnie tą strategię pewnej pomyłki, niedoskonałości tej awangardowej partytury. O ile partytura tradycyjna jest doprecyzowana, jest metrum, są te kropki, ósemki, szesnastki, ogonki, łączenia i różnego rodzaju pasaże, które precyzują niewiarygodnie partyturę, tak tutaj otwartość tej sytuacji miała pokazać, że muzyka futurystyczna, te koncerty futurystyczne też właśnie taką ramę przyjmowały. Również korzystanie z niestandardowego instrumentu. Tutaj instrument skonstruowany specjalnie na potrzeby generowania hałasu. Natomiast bardzo często te instrumenty były wzbogacane o różnego rodzaju inne przedmioty codzienne, które miały też tą muzykę właśnie nowoczesną zupełnie budować.
Tą pigułką kończymy pierwszy blok. To jest niejako zajawka pewnej dużej sytuacji, którą proponujemy, która też może się rozwijać w różnych kierunkach. Bo pewnie teraz można by było to dokroić do grupy wiekowej, ilości osób, materiałów, czasu, który mamy. Bo na kolejnym slajdzie jest taka zajawka warsztatu, gdzie budujemy taką maszynę do wytwarzania hałasu. Przy okazji jeszcze jest to pojazd, którym też da się jeździć w wyobraźni, ale jednocześnie on gra. Więc to, co macie tutaj Państwo w takiej wersji mini, zajawką, która pokazuje sens tej zabawy, może zostać rozbudowane do naprawdę wielogodzinnego działania, jakby ciągle korzystając z tego samego odbicia, z tego samego punktu, który jakby buduje całą sytuację edukacyjną. Przerwa. Przerwa.